Anna przychodzi na świat w niespokojnych czasach dwudziestolecia międzywojennego. Traci matkę jako mała dziewczynka, a w wieku 12 lat z powodu niedostatku podejmuje pracę. W 1943 roku opuszcza rodzinne strony. Już po wojnie trafia w okolice Gdańska. Anna odważa się usamodzielnić i choć nie jest to łatwe, chce zacząć życie na własnych zasadach. Najpierw zatrudnia się w piekarni, a następnie w fabryce margaryny. W 1950 roku zupełnie zmienia zawód. Zapisuje się na kurs spawacza i podejmuje pracę w Stoczni Gdańskiej. Anna oddaje pracy w stoczni swoje ręce i serce. Wyrabia 270% normy, stając się przodowniczką pracy. W komunistycznym państwie, jakim Polska została po wojnie, bycie przodownikiem pracy przynosi wielki zaszczyt. W nagrodę jako delegatka Związku Młodzieży Polskiej w 1951 roku jedzie do Berlina na propagandowy zlot młodzieży. Po powrocie coraz bardziej angażuje się w życie społeczne swojego zakładu pracy. Walka o respektowanie praw pracowników i pracowniczek stoczni pozbawia ją złudzeń co do socjalizmu. W grudniu 1970 roku Anna wspiera strajk stoczniowców i zbliża się do odważnych opozycjonistów, założycieli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Pisze artykuły do robotnika Wybrzeża, współorganizuje obchody grudnia 70, a swoje mieszkanie przy ulicy Grunwaldzkiej we Wrzeszczu udostępnia jako punkt kontaktowy. Jest wielokrotnie zatrzymywana przez milicję obywatelską i szykanowana przez przełożonych i kierownictwo stoczni. 7 sierpnia 1980 roku pod pretekstem niepodjęcia pracy na wyznaczonym stanowisku zostaje zwolniona ze Stoczni Gdańskiej. Ma wtedy tylko 5 miesięcy do emerytury. Zwolnienie z pracy odważnej działaczki nielegalnych wolnych związków zawodowych staje się doskonałym pretekstem do zorganizowania strajku w Stoczni Gdańskiej. Latem 1980 roku strajki wybuchają w zakładach pracy w całej Polsce. W Gdańsku pierwszym żądaniem jest przywrócenie do pracy zwolnionej koleżanki, Anny Walentynowicz. Sierpniowy strajk w Gdańsku rozlewa się na Polskę i ma przełomowe znaczenie. W jego wyniku powstaje NSZZ Solidarność. Pierwsza, niezależna od władz, legalna organizacja w całym bloku komunistycznym w Europie. 40 lat później Anna Walentynowicz zostaje jedną ze 100 kobiet na świecie, które według amerykańskiego tygodnika Time zdefiniowały XX wiek.